Choć minęły 73 lata, oni pamiętają każdy szczegół, jakby wydarzył się wczoraj. Bo dużo się przeprawiało i miały być łodzie, łodzi nie było, coś bałagan się zrobił i dużo zginęło, dużo ich poginęło tam. W Market Garden, największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej, obok Amerykanów, Anglików i Kanadyjczyków walczyli też polscy żołnierze z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. We wrześniu 1944 roku Ren w okolicach wioski Drill spłynął krwią. Najbiedniejsi byli saperzy, bo te łodzie gumowe to zabierał, zdaje się, ten biedny saper trzech żołnierzy i musiał przypływać przez Ren tam i nazad. To dla niego to była wielka udręka, a Niemcy siedzieli na górze i do nas strzelali jak do kaczek. Alianci chcieli opanować mosty na Renie i przedostać się do zagłębia Rury, przemysłowego serca III Rzeszy. Marszałek Bernard Montgomery liczył, że ten ruch zakończy wojnę w kilka miesięcy. Pokazało się, że w okolicy Arnhem byli Niemcy. W dodatku Polacy wylądowali za daleko. Stanisław Opalacz podczas operacji został ranny i dostał się do niewoli. Dzięki temu przeżył. Jednak wielu jego kolegów nie miało tyle szczęścia. Ja mówię, Józek nie jest. A on mówi, ja polecę. Pojechał za mną. Siedział snajper na drzewie. Nie zastrzelam go. Polscy żołnierze przed zrzutem nad Holandią mogli czuć się oszukani przez sojuszników. To było straszne, nie? Bo my byliśmy nastawieni, że jedziemy na Warszawę. Warszawa już prawiła się od 1 sierpnia. Po fiasku operacji Market Garden Stanisław Sosabowski został obarczony odpowiedzialnością za klęskę. W tym domu podczas przeprawy przez Ren swoją kwaterę główną miał polski dowódca. Generał Sosabowski po II wojnie światowej został w Wielkiej Brytanii kozłem ofiarnym. Jednak tutaj, w okolicach Arnhem, nigdy nie zapomniano jego bohaterstwa. Drill to święte miejsce pamięci dla weteranów tamtych walk. Co roku odbywają się tu uroczystości na cześć polskiego generała i jego żołnierzy. Tradycje jednostki dziedziczy dziś 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa. Mając takich przodków, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy naśladowcami. Generał Sosabowski i jego żołnierze dla nas stanowią niedościgniony wzór, do którego cały czas dążymy. Marzenie weteranów o tym, żeby pamięć ich ofiary była równie silna jak w Holandii, powoli się spełnia. 23 września nieopodal pomnika 1. Dywizji generała Maczka w Warszawie zostanie odsłonięte popiersie generała Sosabowskiego. Arnhem, Bartłomiej Makowski, Polskie Radio.